Lustro dla wszystkich zakochanych. Witam serdecznie wszystkich kochanych, zakochanych w ten wieczór. Kochani, dzisiaj lustro z kart Lenormanda i z kart Tarota. Zobaczmy, moi kochani, co pokażą nam karty dzisiaj dla zakochanych. Chciałam Was powitać. Oczywiście proszę również serdecznie o komentarze Wasze po każdym filmiku, czy z Wami ta wróżba kolektywna rezonuje. Przypominam, że jest to wróżba kolektywna. Oczywiście zapraszam wszystkich Państwa na wróżby indywidualne. Napiszcie e-mail, jeśli taką wróżbę indywidualną potrzebujecie. Kochani, subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie ze mną. Proszę serdecznie o Waszą aktywność dla wymiany energii i również, kochani, bądźcie codziennie na moim kanale. Codzienne wróżby miłosne, będą oczywiście horoskopy na lipiec, różne karty, różne tematy, różne wróżby. Zapraszam. A teraz zaczynamy. Po stronie lewej, Wy jako osoba pytająca. Po stronie prawej, Wasza osoba ukochana. I po środku karty Tarota pokażą, co Was łączy. Więc zaczynamy. Wy. Wy, osoba pytająca. Jakie macie myśli? Wasze myśli. Wasze myśli. No, troszeczkę na rozdrożu stoicie i nie ufacie tutaj komuś, nie ufacie, nie pokazujecie również swoich prawdziwych uczuć. Być może sami też, same czy sami po prostu osoby pytające, sami jesteście tutaj pod maską, czyli nie pokazujecie swoich uczuć i emocji, ale również nie ufacie. Nie ufacie waszej osobie ukochanej, myślicie, że Was okłamuje, oszukuje, że Was zdradza, że ma kogoś już innego. Zobaczmy teraz myśli osoby ukochanej. Co myśli osoba ukochana? Co myśli osoba ukochana? Tutaj osoba ukochana myśli o spotkaniu, o powrocie, być może o wspólnej podróży i tęskni, myśli. Myśli być może wieczorem, wieczorową porą lub śni o tym, by się spotkać z Wami. Tęskni za spotkaniem z Wami. Także tutaj szczególnie właśnie, jak jest ciemno, ta osoba jakby rozmyślała, tak, czy jest spotkanie możliwe. Czy jest realne, by jeszcze się zobaczyć, nie wiem, przyjechać do siebie. Tak jakby rozmyślała ta osoba. Zobaczmy dalej. Co Was łączy w Waszych myślach? 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 Tutaj jest karta numer 3 wielkich arkan, przepraszam. Widzicie? I to jest
To jest karta, kochani moi, arcykapłanki. Arcykapłanki, czyli papieżycy. I tutaj jakby... nie, przepraszam, cesarzowa to jest. Wow, bo to jest inną talię wzięłam. To jest cesarzowa, przepraszam, cesarzowa, oczywiście. Cesarzowa, co Was łączy? Cesarzowa. Właśnie nie wiedziałam tutaj, ale to jest cesarzowa, tak, taka piękna, elegancka. Ta talia kart jest troszeczkę inaczej, jak widzicie tutaj, wizualizowana. Więc tak, cesarzowa Was łączy, czyli no oboje być może jesteście władczy, silni, macie silne osobowości, uparci, ale no łączą, na pewno łączą Was silne bardzo charaktery. Ale z drugiej strony chcielibyście się pogodzić, by być jakby w zgodzie z naturą, tak? Być, mieć harmonię znowu. Cesarzowa jest na pewno w zgodzie z naturą, żyje w zgodzie ze sobą, w zgodzie, w harmonii z innymi, jest dobrą matką opiekunką. Także tutaj chcielibyście tej harmonii, zgody, by znowu być właśnie ze sobą, tak? Silnie połączeni. Dobrze, zobaczmy teraz Wasze uczucia. Osoba pytająca. Wasze uczucia, osoba pytająca. Chcielibyście, żeby on wrócił. Chcielibyście kontaktu, chcielibyście stabilności. Chcielibyście, żeby powrócił wzmocniony, żeby wzmocniły się Wasze kontakty, żeby było to stabilniejsze. Chcielibyście stabilizacji kontaktów i spotkań. Chcecie Wy, żeby ta sytuacja się ustabilizowała. Byście wiedzieli, na czym stoicie, by on, ten, ta osoba ukochana, o której teraz myślicie, żeby wróciła do Was. I żeby wiedziała, czego chce. Zdecydowana, silna. Żeby wiedziała, czego chce. Zobaczmy. Chcielibyście uczuć emocjonalności stabilnej. Tak? Bo tu jesteśmy w sercu, w emocjach. Czyli chcielibyście, by jego emocje, jeśli wróci, by były silne. By wiedział, czego chce emocjonalnie. Żeby emocje się ustabilizowały. Bo teraz na razie jest kryzys. Widzę. Uczucia Waszej osoby ukochanej. On chce napisać. Chciałby wysłać jakąś wiadomość. Chciałby coś wyjaśnić. Czyli chce, tutaj zastanawia się, by napisać i by była znowu zgoda, wyjaśnienie Waszej trudnej jakiejś sytuacji, kryzysu. Także zastanawia się, myślę o tym, by się spotkać i by napisać tutaj o spotkaniu, tak? By wysłać wiadomość do Was. By wyjaśnić tutaj tą sytuację i będzie myślał o tym wieczorem i w nocy, czy porą właśnie wieczorną. Zobaczmy, co Was łączy emocjonalnie. Jakie emocje Was łączą? Jakie emocje Was łączą? Jakie emocje Was łączą? Muszę spojrzeć na tą kartę, kochani. O, jej. Tutaj mamy kartę numer 7. Wisielce. Wisielec. Wisielec. Czyli pasywność. Oboje nie chcecie zrobić pierwszego kroku. Oboje chcecie to wszystko przemyśleć z innej perspektywy. Oboje pragniecie się pogodzić, pragniecie harmonii, ale z drugiej strony jesteście oboje pasywni. I oboje nic nie robicie, tylko czekacie. I myślicie, 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 ale nie ma tutaj akcji. Jest po prostu sytuacja w zastoju.
I to jest ten problem, który tutaj widzę. Nie ma rozwoju tej sytuacji. Niby jeden i drugi chce stabilności, chce kontaktu, chce powrotu, ale nikt nic z Was nie robi. Nie robi tutaj nikt z Was pierwszego kroku. Zobaczmy, jakie są Wasze zamiary, osoba pytająca. Jakie są zamiary osoby pytającej? Jakie są zamiary osoby pytającej? Szczęście, czyli bycie szczęśliwym, szczęśliwą i tutaj ważna jest ta relacja dla Was i chcecie szczęścia. Szczęścia z tą osobą, tak? Chcecie być szczęśliwy i chcecie związku. Zobaczcie na dnie kart w przełożeniu pierścionek, czyli związek. Chcecie związku z tą osobą. Pragniecie, by ta osoba wróciła stabilna i by dała Wam szczęście. Chcecie być szczęśliwi z tą osobą. Zobaczmy, co zamierza osoba Wasza ukochana. Ta osoba myśli i chce nowego początku, ale ma lęk, frustrację, kłótnie. Być może boi się, obawia się kłótni. Nie chce żadnych kłótni, sprzeczek, jest sfrustrowana, ale chce ta osoba nowego początku, ale z drugiej strony jeszcze nie jest gotowa, ponieważ odwraca się plecami, zastanawia się nad nowym początkiem, owszem, ale jest jeszcze odwrócona plecami, czyli nie gotowa do nowego początku poprzez te lęki i frustracje i lękiem przed awanturą. Natomiast wie ta osoba, że trzeba tą sytuację teraźniejszą posprzątać, tak? Że są jakieś tutaj, nie wiem, kryzysy, niedogadane sprawy, które trzeba posprzątać. Trzeba wyjaśnić tą sytuację. Co Was łączy? Wow, tak mi wyskoczyło tutaj. Wezmę tylko jedną kartę. Albo wezmę wszystkie, które mi wyskoczyły. Co Was łączy w zamiarach? Zobaczmy. Co Was łączy w zamiarach? As pentakli. Pięć pentakli. Wow, królowa pentakli. King, czyli król pentakli. I trzy pentakle. Wow, same pentakle, kochani. Czyli mamy szansę na zbudowanie czegoś nowego. Byście chcieli, tak? Pięć pentakli to czujecie oboje stratę. Macie negatywne myślenie, dlatego tutaj jesteście w pasywnej karcie wisielca. Macie strach, lęk, tak? Co macie zrobić, jaki krok podjąć. Oboje się tutaj jakby wahacie. Król pentakli, czyli no osoba, która chce coś stabilnego, odpowiedzialna osoba, jesteście oboje odpowiedzialni, oboje chcecie czegoś stabilnego. I trzy pentakle to oboje, nie wiem, podziwiacie się i chcecie realizować dalej tą relację. Czyli w ogóle cztery karty pentakli, które wyszły, mówią o chęci obojga Was zbudowania czegoś stabilnego, nowej szansy dla stabilnej relacji. Ale to jest bardzo powolny rozwój, ponieważ pentakle to bardzo powolny rozwój. Natomiast dlatego właśnie jest tutaj karta wisielca, czyli pasywności. Być może ostrożności, przemyślenia spraw jeszcze raz. I mamy na końcu w przełożeniu talii tarota dwa miecze. Dwa miecze, jakby tutaj też lęk przed głębszymi uczuciami, przed byciem zranionym. Lęk przed wejściem jakby tutaj głębiej w tą relację. Lęk przed tym, że jeden drugiego porani. I jakby tutaj te dwa miecze mówią o tym, że na razie blokujecie uczucia, oboje,
Dlatego jest ta pasywność, potrzeba podjęcia decyzji, przemyślenia spraw, wycofanie emocjonalnie, zamknięcie się na emocje na razie. Przemyślenie, tutaj wszystko na poziomie głowy się dzieje. Także oboje jesteście w głowie, oboje myślicie, owszem, myślicie o pogodzeniu się, ale jesteście pasywni, ponieważ szukacie czegoś oboje bardzo stabilnego i powolnie działacie, ale przemyślanie, tak? I myślicie, myślicie oboje, jesteście w głowie, żaden nie jest spontaniczny, żaden nie pójdzie szybko za uczuciami, tylko oboje zamknęliście się na poziomie mentalnym. I myślicie właśnie tutaj, czy jest to możliwe w ogóle, żeby zbudować coś stabilnego. Natomiast podsumowując to lustro, oboje pragniecie, by powrócić, by napisać, by się spotkać, by zacząć na nowo. Ty tutaj chcesz związku. On chce nowego początku. Tęskni, myśli. Więc oboje macie silne tutaj chęci jakby zrobienia tego kroku z jednej strony, ale z drugiej strony nic nie robicie. Ponieważ myślicie, grublujecie, czy jest tutaj możliwe, żeby zbudować coś stabilnego, czego oboje potrzebujecie. Także niech się spełnia, żeby doszło do spotkania, wyjaśnienia spraw, wiadomości, nowego początku, wyjaśnienia wszystkich nieporozumień, by był powrót, szczęście, relacja, związek i coś stabilnego między wami. Tego wam życzę i wyjścia z tej pasywnej tutaj sytuacji wisielca. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Piszcie, czy z wami rezonuje to lustro. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia już wkrótce.